Świetlówka jest rodzajem elektrycznej lampy oświetleniowej. Aby pobudzić ją do oświecenia, wymagany jest w obwodzie zapłonnik. Zapraszam na film. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji, komentarzu, łapce. Zapłonnik, zwany też inaczej startelem, jest elementem układu zapłonowego magnetycznego świetlówki. W lampach z elektronicznym układem zapłonowym w tej postaci zapłonnik nie występuje. Zapłonnik to najczęściej neonówka zaopatrzona w elektrody bimetalowe. Wypełniona jest neonem z dodatkiem argonu pod niskim ciśnieniem. Kondensator w zapłonniku zmniejsza amplitudę impulsu zapłonowego, a także redukuje zakłócenia elektromagnetyczne w trakcie zapłonu, jak i podczas pracy lampy. To jest jedna z elektrod, elektroda bimetalowa. W czasie przepływu prądu przez neonówkę rozgrzewa się, wygina się i powoduje zetknięcie z drugą elektrodą. Zetknięcie powoduje przepływ prądu. Zapłonnik włączony szeregowo z obciążeniem będzie na przemian zwierał i rozwierał obwód. Uzyskamy efekt migającego światła. Budowa lampy świetlówkowej z magnetycznym układem zapłonowym. Równolegle do zasilania przyłączony jest kondensator. Szeregowo z elektrodami, żarnikami świetlówki przyłączony jest dławik, zwany też statecznikiem. Ogranicza on nadmierny przepływ prądu podczas pracy świetlówki, gdyż rezystancja wewnętrzna lampy maleje ze zwiększeniem prądu płynącego przez nią. Zapłonnik włączony jest szeregowo ze skrętkami z żarnikami świetlówki. Podczas włączenia świetlówki zapłonnik zwiera styki i powoduje przepływ prądu przez żarniki, przez skrętki świetlówki, które się rozżarzają i emitują strumień elektronów jonizujących gaz znajdujący się w rurze. Kondensatory mogą być łączone równolegle lub szeregowo w celu kompensacji indukcyjności stateczników. W układach z dwoma świetlówkami włącza się kondensator szeregowo w obwód jednej z lamp dla uniknięcia efektów stroboskopowych możliwych podczas eksploatacji obracających się części maszyn. Przebieg zapłonu świetlówki pokazany jest na animacji. Włączenie napięcia powoduje w obwodzie złożonym z dławika, żarników świetlówki oraz zapłonnika przepływ prądu. Przepływający prąd nagrzewa termobimetalową elektrodę zapłonnika. W pewnym momencie następuje zwarcie elektrod i przepływ dużego prądu przez żarniki świetlówki, powodując spadek napięcia na zapłonniku. Rozgrzane żarniki emitują strumień elektronów jonizujących gaz. Styki bimetalowe w zapłonniku w tym czasie stygną i rozwierając się indukują między elektrodami świetlówki. Dzięki obecności w obwodzie dławika wysokie napięcie doprowadzające do wyładowania w gazie lampy. Lampa zaświeca się. W czasie normalnej pracy świetlówki styki bimetalowe zapłonnika są rozwarte. A tak przedstawia się wysokość napięcia oraz jego przebieg mierzone na stykach zapłonnika podczas startu świetlówki. Zapłonnik możemy nazwać automatyczną zworą. W przypadku, gdy uszkodzi nam się zapłonnik, a nie mamy drugiego na wymianę, awaryjnie możemy uruchomić świetlówkę, zwierając kawałkiem przewodu styki w gnieździe zapłonnika. Zdaję sobie sprawę, że temat przedstawiony w filmie będzie za jakiś czas nieaktualny, ponieważ zwykłe świetlówki zostaną zastąpione przez oświetlenie LED-owe. Myślę jednak, że warto wiedzieć,
jak to działa. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!